Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii pod tytułem Myśląc na żywo, tak sobie to nazwijmy roboczo, dlatego że gram na swoim głównym koncie. Maksymalnie będę próbował tutaj zrobić najwyższy ranking. Gram obronę Karukana, aczkolwiek musiałem obniżyć progi wyszukiwania zawodników, dlatego że powyżej 2400 bardzo trudno znaleźć mi przeciwnika. Tutaj goniec na G4 się gra w Karokanie. Przeciwnik zagrywa taki fajny wariant kiedyś, jak Fischer grywał. No i oczywiście tutaj wybicie gońca jak najbardziej. I pionek na E6, tak żeby wzmocnić tutaj punkt D5. Skoczkiem można za chwilę wyjść na F6 i go przerzucić. No a to są normalne rzeczy. Tu białe mogą grać przez G3 czy też G4. Oczywiście niuansów z tym związanych debiutowo niestety nie kojarzę, ale wiem, że gra się D4. Tak żeby tutaj też rozwinąć skrzydła troszeczkę. No, taki szach nie będzie najlepszy z uwagi na C3, bicie, bicie, więc to się nie opłaca kompletnie, bo będę tracił tempa. Myślę nad tym posunięciem albo nad tym posunięciem, ale myślę, że C5 będzie całkiem sensowne, żeby naturalnie wstawić skoczka na pole C6. Ok, no tutaj oczywiście może wyjść goniec. Zastanawiam się teraz nad tym ruchem. W sumie też tak można, F4 bicie, ale z drugiej strony pionek będzie mi zawsze pilnował pola D5, więc może kulturalnie goniec na E7, tak żeby ta figura już była wyprowadzona, a też właśnie ruch F4 to się nie boimy, taki ruch to tutaj. Ja myślę, że mogę dać szacha, potem zagrać tu, zaatakować pionka. W ogóle, poczekajcie, taki ruch przecież jest ciekawy. On będzie musiał się poruszyć królem i zderuszuje mu króla w tym momencie. Właśnie. Hop. Gość chyba przeoczył tę możliwość, bo zwykle tutaj trzeba pilnować czegoś takiego pospolitego ruchu, że tak powiem. No właśnie, król D1 i jesteśmy w domu. Oczywiście może mnie potem odstraszyć, nie mam z tym problemu, ale już jest dobrze. Moi drodzy, teraz się tak bardzo poważnie zastanawiam, jak zagrać dalej. Wiem, że już jest ok. Może wieża C8 z planem C4, może od razu C4, bo będzie opcja wymienienia. To może być sensowne, dlatego że król jest tutaj blisko. Jak zagram tak, to on jak zagra tu, to zawsze wtrącenie mam. Więc jak tu, a jak bicie, to D3 tutaj nie można namieszać. Dobra, lecimy z C4. No, lecimy na ostro. Oczywiście brakuje mi jeszcze roszady, ale nie chciałem jej specjalnie robić za szybko, żeby nie mieć jakichś tam problemów. Znaczy nie mieć problemu, tylko mieć opcję, żeby wykorzystać troszeczkę to, że mam tu szansę zagrać C4. Właśnie teraz po A3. No, wtrącenie prawdopodobnie zrobię. Tutaj to chyba nie. Bo to może być nonszalanckie. Nie, to na pewno nie. Odejście to bicie tu i nie mam tego przepchania, więc muszę zbić na D3. No i muszę może tak odejść. Jak tu zagram, to będzie super. Ale jak zagram tu, on zagra tak. Zagramy na C6, żeby nie było tu prześwitu. Poza tym skoczek zawsze pilnuje pionka. Jak będzie E5, to skoczek wejdzie na D5. Jest goniec na D2 w pożądalu. Myślę, że po prostu zrobimy sobie roszadę i problemy tutaj już będą tylko po stronie białych. Z uwagi na to, że król jest na D1, więc udało się właśnie tego króla bardzo sprytnie tutaj ustawić. Jestem ciekawy, co przeciwnik teraz zrobi. I muszę znaleźć w sumie swój plan. Moim planem będzie na przykład zagranie A5, żeby nie było B4, to będzie sensowne. Potem hetman B6. Na razie muszę zejść skoczkiem. No, odejście skoczkiem na D7. O, teraz już koncepcja mi się zmienia, bo tak chcę zagrać. I tutaj. Ale A5 nie jest wykluczone. Dobra, on za dużo mi pozwala. Zastanawiam się, czy tak w ogóle nie pyknąć. On B4 i wtedy go ugryźć z tej strony. Tak zrobimy. Czyli on na tym skrzydle chce mnie atakować, a ja chcę spróbować tutaj. I teraz A5, czyli zaczepnie. Zaczepnie, bo on już musi coś zrobić, bo to jest bardzo mocny atak na polu B4. Jeżeli wieża B1, ok, to wymienimy coś tam. Wejdziemy wieżą na A2. O, gość idzie na całość, będzie grał tak.
W takich momentach bardzo szybko się można podpalić i od razu zbić tu pionka, tylko teraz tak, zastanawiamy się nad tym ruchem. Czy to olać? Jak będzie tak, olać, olać. Bijemy tutaj, jesteśmy szybsi, potem bije tu. W ogóle może wieżą zbić. Czy pionkiem? Jak zbije wieżą, on będzie musiał tą wieżą zagrać. Potem hetman A6 i tu. Okej, zbijamy wieżą. Coś za coś. Jak bicie tutaj, to oczywiście. A, król może też zagrać. Tak. To jest ciekawe, jak tak zagra. Okej, i chyba tutaj, żeby w następnym ruchu uderzyć. Jest też możliwość szacha. O, wybił. A to wybicie w ogóle jest fatalne. Okej, takiego ruchu się nie boję, dlatego że mogę tak zagrać. Ale myślę, że koń na F8 zaczepił tu się bardzo mocno w obronie. I będzie już koniec partii, moi drodzy. W ogóle myślę, że tak. Myślę, że koniec partii. Szybko to idzie. Bardzo szybko. To można sobie olać. I zagrać tak. Jak mi się uda wymienić hetmany, to już będzie mega bezpiecznie. A uda mi się, bo inaczej zbije wieżę. No chyba, że on zaryzykuje. A no właśnie. A to mogę tutaj wybić. Nie, no mogę tu z szachem przecież. Mogę z szachem i wybić hetmana wieżą. No przecież, no. Easy. Moi drodzy, spróbuję zagrać rewanż, a analiza partii za moment. O, udało się zrobić rewanż, bo zawsze do tych partii można wrócić. Więc zaczynamy. A może ruch E4? Trochę nie po mojemu. Ja wiem, że dużo oczek mi przybyło, to też zauważyłem, ale tym bym się nie przejmował, dlatego że dawno nie grałem partii, dlatego też tutaj taka punktacja powstała. Dam szacha. No i po tym ruchu w sumie ja powiem szczerze, nie wiem jak się gra, ale zagram sobie C4 chyba się gram. Dobra, chyba gra się C4. No ja na dziko oczywiście. Nie znam tutaj teorii debiutu. Gram sobie na dziko. Taki ruch mi bardzo pasuje. Żeby od razu uderzyć, ale myślę, że zrobienie roszady może też mieć dużo sensu. Może zagrać na spokojnie C3, D4. Taki plan można zastosować. Myślę nad E5. Bicie, bicie. No i tak naprawdę tego gońca sprzątać. Nie, tutaj goniec skoczek chyba nie ma takiego dużego znaczenia. Spróbuję zbudować po prostu centrum. Spróbuję zbudować centrum C3, D4. Myślę, że to może być sensowne. Bardzo sensowne. No i kulturalnie wracam gońcem w takim razie. Myślę, że wszyscy są zadowoleni. Jeżeli skoczek na C6, no to oczywiście po wybiciu i wybiciu skoczek może wejść tu, ale ja jeszcze zdążę zagrać tak skoczkiem i gońcem na C2. Tylko skoczek na B4 mi będzie strasznie tam, będzie bardzo uciążliwy. Więc nawet po takim wybiciu zastanawiam się, czy skoczkiem nie zbić. Nie są to moje schematy, ale z drugiej strony teraz jeszcze E5 mi wchodzi w grę. Tak zrobimy, słuchajcie. Tak zrobimy bardzo szybko. What? Naprawdę? No dobra, skoczek D2. To się oczywiście bardzo narzuca. Trzeba tak grać, dlatego że tu goniec fajnie sobie ciśnie. Skoczek B4, no. No tak, no. Może sobie ten ruch wykonać przeciwnik. Oczywiście wybicie jak najbardziej jeszcze było wkalkulowane. Okej, no tutaj goniec B1 to raczej jest ruch, który się wykonuje z automatu. No i teraz mam w sumie prosty plan. Skoczek E4, wyprowadzić gońca, wprowadzić wieżę na wolną linię. Może spróbować jakiś pułapek w postaci właśnie takiej, żeby tam spróbować uderzyć. Ale jak jest goniec tu, no to myślę, że skoczek po prostu E4. Właśnie ten, zobaczcie, ten ruch A4 bardzo się teraz przydaje, bo nie ma gońca B5. Wieża D1. Brakuje mi jeszcze w tym. O, wiem co zagram. Zagram po prostu gońcem na G5 i po tym posunięciu będę mógł realnie spoglądać w pozycję czarnego króla w tych atakach. A jak zagram tym gońcem i osłabię tę figurę, czyli figurę, która broniła skoczka, to może mieć naprawdę dużo sensu. Oczywiście liczymy się z ruchem F6, wtedy walniemy na F6 i otworzy się linia. Dobra, tak i też można. Wybijam tego.
gońca, chociaż wtrąconko mogłem zrobić. Zagrałem trochę za szybko, ale dobra. Myślę, że dalej jest po prostu ok. Zastanawiam się teraz tak, wieżą gdzie zagrać. A tą wieżą też mogę fajnie sobie tędy wyjść. Wiecie co? Od razu to uczynię. A dlaczego by nie? Ta wieża może się fajnie przydać do ataku na skrzydle królewskim. Oczywiście widzimy, że skoczek w tym może trochę przeszkadzać, lecz... Tylko może trochę przeszkadzać. Skoczek D5. Ok. Już widzę tego typu posunięcia. Może po prostu wieża D1, wieża, a może wieża E1. Co, nie mam za bardzo pomysłu. Tutaj mi ruszy ten skoczek zapewne. Myślę, że niech będzie wieża E1. Oczywiście, no taki ruch, no to zagram sobie hetmanem, on wróci i zobaczymy, czego będzie ode mnie chciał. Nie chciałbym grać G3 od razu. Hetman B4, też to posunięcie rozważałem. Może po prostu prymitywnie zagrać w ten sposób i wprowadzić wieżę na maksa. Zagrajmy tak. Przynajmniej troszkę się hetman uwolni. Aha, moment, Krzysztof. Przecież już wieża jest niebroniona teraz. Bo jak skoczek zagra tu, to hetman może mieć problem. Nie mogę wyjść sobie tam. Więc będę musiał coś takiego zagrać. Skoczek A4 może nie jest najlepsze. Zapewne troszeczkę bardziej precyzyjnie można by było zagrać. Ale dobrze, nam tutaj zaraz analiza silnikowa powinna w tym pomóc i rozjaśnić sytuację. W ogóle on ma problem ze skoczkiem, zauważcie. On też wieżą nie może swobodnie sobie pograć. Nie czuć tego, że jak siła tutaj figurowa jest jakaś porażająca. Przynajmniej ja tego tak nie odczuwam. Ale... zobaczymy w sumie, jak to się potoczy, bo te pozycje to nie są moje pozycje, od razu mówię, trochę mniej je czuję, bo nie grywam tego typu schematów, lecz warto popróbować zapewne. A taką pułapeczkę widzę, że tutaj tam jakiś szach i prawie leci hetman, tylko że on na razie jest broniony, ale tutaj problem jest z wieżą, ale już taki motyw po prostu się pojawia. Grunt, żeby takie motywy dostrzegać. Ciekawe, nad czym on się zastanawia, czy ma tu jakieś poważne zamiary. Znaczy, bo zawsze jak coś takiego zagra, to mogę hetman D2 i też nic mi się nie dzieje. Nawet chyba będę musiał tak zagrać w ogóle. Bo jak tak, to mogę stracić po prostu pionka. Może ten pionek nie jest warty zachodu, może tak na maksa. Ale to też na konkretach trzeba by było działać. Wydaje mi się, na pierwszy rzut oka, że po skoczek F4 hetman D2 i będzie musiał wymienić. Będę trochę wyżej stał figurami. A G5. Tu. Tu i tu. Oj, zepsuje mi strukturę. To może być problem. No zobaczymy, jak się to rozwinie, bo nie ma pojęcia. Nie mam pojęcia, co zagrać po skoczek F4. Znaczy nie mam pojęcia. No to chyba. Mam D2. Nie widzę nic bardziej sensownego. Może hetman F3? Jak hetman F3? Co to w ogóle, Krzysztof, gadasz? What? Pionka mi skosił, tak po prostu. O wow. A to tak można było. To rozważam. Bardzo mi się chce zaatakować tam przeciwnika bardzo szybko, lecz to jest ciężka sprawa. Ta wieża C1 mogłaby się lepiej zachować. No tutaj naprawdę trzeba takie rzeczy mocno przemyśleć wcześniej. Wydaje mi się, że G3. Bardzo niechętny ruch. Ale skoczek jest niebezpieczny. Dobra, G3. Przynajmniej obronię skoczka, nie będę miał tutaj. Okej. Okay. Co tutaj teraz? Bez pionka będę fruwał.
Tak. Można też tak zagrać w sumie po wymianie wieżą wybić, ale pionek mniej. Dobra, hetman d2. Trudno. Pionek mniej. No, to znaczy, że on chyba tutaj ma dobrą pozycję. Moje plany nie wyszły za bardzo, ale nie poddajemy się. Nie wiem, no tak, no to już wymienione. No, może sobie skoczka przerzucić już. Ale zawsze tu i tu jeszcze to kąśnięcie skoczkiem na d6 istnieje. Ja chyba specjalnie muszę pionki oddawać jakieś, słuchajcie, tracić przewagę, żeby się bardziej zmobilizować do gry. Grunt, że on mi tu wieżą nie wejdzie, to jest ważne. Dobra, idziemy szybko tam, bo już grożę takim zagraniem. Choć nie wiem, czy to można nazwać groźbą, bo jak zbije gońca później, to on bije skoczkiem i dalej będzie miał chyba bardzo dobrą pozycję. Mój goniec B1 już chyba najlepszy nie jest. Coś tutaj nie poszło po mojej myśli. Oczywiście zagram skoczkiem na D6. Aha, tu będzie groziło, więc muszę. Ojej, paskudnie to wygląda, Krzysztof. Paskudnie. Tak, muszę wracać. Źle to wygląda. No dobrze. Nie wiem w sumie co grać, szczerze. Szukam jakichś sztuczek, ale tam nic nie widzę. Może po prostu tak. No tak, zagrajmy, żeby pilnować tu. Aha, bo skoczek na B4 wchodzi. No, jestem uśpiony dzisiaj, słuchajcie, w tej partii. Uśpiony. Nie chcę wpuścić tu skoczka. Skoczek B4. No właśnie, bardzo szybko zagrał i dobrze. No, ale z drugiej strony może oddać tego gońca za skoczka. Jak mi zbije, to zbije tu. I tyle. Spróbuję. Skoczek z H4 musi się przerzucić, bo nic dobrego z tego nie będzie. Tak ewentualnie może zagrać. Bo to jakaś moja nadzieja w wolnym pionku, chyba że mi tutaj trzaśnie. I co? I przerzucamy się tak, żeby mieć tu skoczka. Albo tędy i tam, coś w tym stylu. Z dwa, ja tutaj swoje siły. No również to uczynię. No i tak, dobra. Ten skoczek z D6 może być bardzo upierdliwy dla niego, bo jeżeli tak, to odbije skoczkiem. Teraz mi dał szansę. Jak F6, to F4, ale tak musi grać raczej, żeby ten pionek był osłabiony, ale z drugiej strony. A tak? A bicie tu i potem tak grozi. Tylko że jak zbije tym pionkiem, on zagra tu. Tak, on tu i nic nie ma. Skoczkiem. No dobra, skoczkiem. Jasne. Idę teraz tędy. Na wolną linię. Jak tak, to tak. Oczywiście, on może też zbić skoczka i to też nie będzie najgorsze dla niego, oddanie jakości i dwa pionki więcej. Ale dla mnie to też jest szansa oczywiście jakaś. Pytanie, czy tak? Może jednak tak? Zawsze jak ruszę pionkiem B4, to on będzie miał jakąś taką zaczepkę. Albo przerzuci wieżę i A5. A pionka dobrze by było zachować. No i co? I teraz tutaj zasuwać królem do centrum, nie?
Może w ogóle jedną wieżę wymienić? Zobaczymy. Okej, król uciekł. Idziemy swoim królem. Czy może wybić, wybić? Będę musiał chyba tak. Idziemy swoim królem. Co on tędy chce się przedrzeć? Nie. Naprawdę? Idziemy swoim królem jeszcze wyżej. Fajne jest to, że skoczek tutaj pilnuje. A jak tak zagra, to trzeba rozważyć bicie. Choć przepchanie też może być ciekawe. Kurczę, dużo jest fajnych możliwości. Jeszcze widzę coś takiego, że wybicie, wybicie, tak. A teraz tak. Na przykład bicie, bicie, król tu, tutaj i grozi taki ruch z widełkami. Ale to może być kiepskie tutaj. A, że proszę, to może być kiepskie. Przepraszam, najmocniej telefon mi zaczął dzwonić. Oj, Krzysztof, nie teraz. Szachy grasz. Bicie i... No tak, trzeba bić, otwierać linię. Tutaj mogę spróbować skontrować teraz. No i co? Szach. Król musi iść na H. Mam pionka więcej. Oczywiście może iść tędy, ale to ryzykowne. I tu! Drogi koleżko. Tutaj mamy opcję wieża G3. Bicie królem może zbić. Nie, no pionkiem trzeba chyba jednak, żeby stabilnie stało. Okej, tu grozi szach. Też znalazł tą linię wolną. Też znalazł tą linię. Najgorsze jest to, że ja nie mogę tam progresu zrobić. Żadnego. Może tu i tu. Tylko to nic nie da. Goniec bardzo dobrze stoi u niego. Spróbujmy postraszyć królem. Bo jak wieża da szach, ja tutaj, może tu, tu na chwilę. I tam będę atakować, żeby tak odstraszyć. Very optimistic, ale może. Może. I tu grozi bicie. Na... No właśnie, ja mogę teraz wziąć pionka. Żeby mnie nie wpadły jakieś siatki matowe. O, to jest z tym pionkiem trzeba uważać. O, tak zagramy. Tak zagramy. Bo chodzi o to, że tego pionka będę miał, przytrzymam go i tu będę chciał kosić. O, właśnie, może to się uda. Wieża F3, wieża G3 i tutaj wybiję sobie wtedy. Dobra, ten pionek jest nieważny na H2, nie, no wszystkie są ważne. Tylko tak, to on mi da szacha, nic nie wybije. Dobra, biję tego, żeby tego potem zbić. Więc może on... O, super, dla mnie super. No lecimy pionkiem. Teraz mam super opcję. Bezpieczną. Po prostu jestem szybszy. Ten pionek jest istotny. I do góry. Nie ma co czarować tutaj. Szach, co? Chodzi o to, że on się może pomylić, zagrać tak, a ja dam szacha i wezmę. Może dać szacha, okej, ja idę tu. Aha, nie pomylił się, sprytnie, sprytnie. Więc tak, zagrajmy. Pionek do góry, a po tego pionka mi idzie, skubaniutki. A tak,
A tak po prostu, jak zbiję, to zbiję i tu będę szybszy pionkiem. A jak nie, to tu zagram. Dobra, teraz trzeba przemyśleć. To bicie tu. Nie, to za optymistycznie, ale tak mogę. Albo tak mogę. O, tak, bo jak tego gońca zbiję, to pionek będzie miał już wolną drogę. Hop. O, to tutaj teraz i pionek zasuwa. Dobrze mówię? Chyba tak. Do góry. Tu mogę wtrącić szacha, co jest bardzo przyjemne. Z drugiej strony, kurczę. To może być remis w zasadzie. Pionek do góry. Tak i tak. On tutaj musi zagrać. Ojej. Czy przegrać? Nie przegram. A to będzie remis. Naprawdę? Do gołych króli. Okej. Do gołych króli, moi drodzy. No dobra, zobaczmy analizę. Tylko chciałbym zobaczyć tu końcówkę bardziej. Przewagę miałem. Dosyć powierzchownie, bo tutaj nie ma co może się zagłębiać aż tak bardzo. Jestem ciekawy tej końcówki. No była wygrana. Skoczek C4. Bardzo dokładnie trzeba grać. Skoczek C4. Goniec C6. Tak. Skoczek C8, ale sprytne. Tutaj groźba bicia i mata, bo tutaj fajnie bym obronił. Ajajaj, te skoczki to sprytne figury są jednak. C6. C6, potem tu. Z tym motywem pionka. No właśnie, trzeba było tak grać. Myślałem o tym. Tak, a król D6 wtrącone też, Krzysztof. Kurczę, a to już chyba blisko remisu w takim razie. No tak, remis. Dobra, moi drodzy, no mam nadzieję, że spoko. No i cóż, dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. 2454, myślę, że super ranking póki co. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.